Chcesz stworzyć unikalny szablon dla swojego sklepu internetowego i sprawić, żeby wyróżniał się na tle konkurencji? Z kreatorem wyglądu Komarch e-Sklep jest to możliwe. Aby stworzyć swój własny szablon dla e-sklepu, przejdź do kreatora wyglądu. Możesz to zrobić z poziomu panelu administracyjnego, przechodząc do zakładki Wygląd sklepu, a następnie Kreator wyglądu. Na stronę kreatora możesz wejść także bezpośrednio przez swoją przeglądarkę internetową, wpisując kreator.komarchesklep.pl. Aby rozpocząć pracę, zgodnie z informacją wyświetlaną w komunikacie, naciśnij dalej. W tym momencie masz możliwość wyboru szablonu lub stworzenia swojego własnego. Klikając w dowolny szablon, będzie on posiadał określony układ strony, jednak możesz go swobodnie modyfikować. W tym filmiku stworzymy swój własny szablon. Wybieramy zatem opcję Nowy szablon. Na początku wita nas samouczek, który objaśnia m.in. w jaki sposób pracować z sekcjami szablonu, a także z edycją elementów strony. Zanim rozpoczniemy projektowanie, objaśnijmy najważniejsze zakładki. Zakładka Szablon. W tym miejscu znajdują się sekcje, które możesz dodawać do projektu. Zakładka Style odpowiada za wybór motywu kolorystycznego, czcionek oraz ikon. Nazwa, domyślnie Topaz, możliwa jest do dowolnej modyfikacji. Jest to nic innego jak nazwa Twojego projektu. Rozwijana lista z możliwością przekierowania do strony głównej, listy towarów, szczegółów towaru oraz koszyka. Dzięki temu możesz przełączać się pomiędzy odpowiednimi stronami, aby je zaprojektować. Jeśli się zgubisz, to zadbaliśmy o to, aby można było szybko odnaleźć nasze instrukcje w Centrum Pomocy. Wystarczy, że wybierzesz ikonę pytajnika. Obok niego znajduje się przycisk Podgląd, dzięki któremu możesz podejrzeć przygotowany szablon. Nieco wyżej znajdują się odnośniki do stworzenia nowego projektu oraz importu szablonu. Ten drugi służy do zaimportowania do kreatora przygotowanego w przeszłości szablonu Topaz, po to, aby można było go zmodyfikować. Przycisk Generuj służy do wygenerowania szablonu, aby był możliwy do wgrania go w e-sklepie. Możesz także wybrać wersję językową kreatora. Przycisk znajduje się w lewym dolnym rogu. Zacznijmy projektowanie układu strony. Możesz dodawać poszczególne sekcje. Nagłówek, baner, produkty polecane, newsletter, blog, slider producentów oraz marek, stopkę, a także element tekstowy. W każdej sekcji masz kilka opcji do wyboru. Zacznijmy od nagłówka. Przeciągnij interesujący Cię element na pole znajdujące się po prawej stronie. Podobnie postępuj z innymi elementami. Jeśli strona główna Twojego e-sklepu jest gotowa, to przejdź do kolejnej, korzystając z rozwijanej listy. Takim samym sposobem zaprojektuj listę towarów, szczegóły towaru oraz koszyk. Jeśli któryś z elementów zostanie pominięty, wyświetli się stosowny komunikat informujący o błędzie. Nie będzie w tym momencie także możliwości wygenerowania projektu. Gdy szablon zostanie przez Ciebie zaprojektowany, możesz przejść do zakładki Style. Edytuj dowolny motyw kolorystyczny. Jeśli jednak motyw przypadnie Ci do gustu, już na tym etapie możesz zapisać zmianę. Edytując motyw, masz możliwość zmiany kolorów, które występują w poszczególnych sekcjach. Możliwości jest bardzo wiele dzięki szerokiej palecie barw. Po zmianie kolorów możemy przejść do wyboru czcionki, jaka będzie prezentowana na stronie. Następnie możesz zmienić styl ikon, rodzaje ikon koszyka, a także rodzaj loadera.
zapisz wprowadzone zmiany. Jeśli uznasz, że Twój szablon jest już gotowy, to możesz go wygenerować. W tym celu naciśnij przycisk Generuj. Znajduje się on w prawym górnym rogu. W tym momencie zostanie pobrany plik z utworzonym przez Ciebie szablonem. Plik możesz wgrać z poziomu panelu administracyjnego e-sklepu. Po opublikowaniu szablonu Twoi klienci ujrzą sklep w nowej odsłonie. Plik możesz również w późniejszym etapie zaimportować ponownie do kreatora, aby zmodyfikować szablon.